Dzień dobry, 6 czerwca, poniedziałek, godzina 18.20 i dzisiaj chciałbym pogadać o graniu na Linuxie. Zapraszam. Od kiedy przestałem pracować na Politechnice Wrocławskiej, dość dawno temu, straciłem dostęp do darmowych Windowsów. No i od tamtej pory, jak kupuję jakieś komputery, to chcąc nie chcąc nie mam Windowsa. No i nie uśmiecha mi się wydawanie kilkuset złotych na system tylko po to, żeby pograć. Więc okazuje się, że przestałem grać w gry i przyjąłem, że skoro używam Linuxa, to w gry raczej, choćbym chciał, za bardzo sobie pograć nie będę mógł. To znaczy się, teoretycznie mógłbym pograć. Wymagałoby to pewnie zainstalowania takiej aplikacji Wine, która pozwalała grać, w sumie uruchamiać programy Windowsowe na Linuxie. To pewnie ją skonfigurować, poszukać na forach jak to zrobić i uruchomić jakąś grę. Albo kupić jakąś tam komercyjną wersję Wine'a, która miała już te wszystkie konfiguracje wgrane, no ale coś tam kosztowała. Albo trzymać kciuki na to, żeby wydawca przygotował wersję swojej gry na Linuxa właśnie. Co też się zdarzało czasami. Ale z wszystkim tym było dość dużo zachodu. Nie miałeś też gwarancji, że to będzie działać, więc generalnie temat odpuściłem. Aż do niedawna, gdy dowiedziałem się, że w sumie kilka rzeczy się zadziało w międzyczasie. Pierwsza rzecz taka, że Wine cały czas był rozwijany i działał coraz lepiej. Więc to na dobrą sprawę jest duża szansa, że jak ściągniesz Wine i uruchomisz instalator swojego ulubionego programu Windowsowego przez Wine, to nawet zadziała. Oczywiście gry, które korzystają z jakichś tam turbo rzeczy z kart graficznych, czyli w sensie, no po prostu, które korzystają z kart graficznych, mogą nie zadziałać od razu. Ale takie gry, które korzystają tylko z procesora, bez zaawansowanej grafiki, powinny śmigać. Druga rzecz jest taka, że w międzyczasie też na bazie Wine powstała platforma Lutris, która ma właśnie różnego rodzaju modyfikowane skrypty Wine po to, żeby jednym kliknięciem instalować i uruchamiać grę. Integruje się z jakimiś launcherami popularnych aplikacji typu na przykład GOG Galaxy albo Epic Launcher i Steam. Wystarczy tylko zalogować się tam przez tą aplikację, no i kliknąć grę, która nas interesuje i grać. Trzecia rzecz, która się wydarzyła, to firma Valve, twórca i właściciel platformy Steam, przygotowała taką warstwę abstrakcji zwaną Proton, czyli też jakiś zmodyfikowany bardzo mocno Wine, który integruje się właśnie z platformą Steam. W Steamie w konfiguracji klikamy sobie, żeby mieć Protona we wszystkich możliwych grach. No i klikamy po prostu graj, jak to bywa na Steamie, na Windowsie. Ściąga się Proton, ściągają się jakieś tam dodatkowe lipki, ściąga się gra i się uruchamia. Czasem mniej wydajnie, czasem nawet bardziej wydajnie, ale jeden klik i gra ze Steama śmiga. No, żeby więc zagrać w najnowsze gry na Linuxie, musimy mieć też sterowniki własnościowe do kart graficznych. Nie wiem, jak to jest z kartami Radeon, ale wiem, że z kartami serii GeForce są sterowniki wolne, otwarte i są też sterowniki zamknięte własnościowe. Takie systemy bardziej ogólnego przeznaczenia typu Ubuntu mają instalatory takich sterowników nawet wbudowane w system, więc możemy tam sobie to wyklikać i będziemy mieli te właśnie najnowsze sterowniki do kart graficznych. Czyli podsumowując, jeżeli mamy jakiegoś w miarę ogólnego, współczesnego Linuxa typu Ubuntu, możemy tam sobie wyklikać sterowniki do kart graficznych, jeżeli taką mamy. Później doinstalowujemy sobie na przykład Lutris. Lutris integrujemy z launcherem Epic, z launcherem GOG albo ze Steamem. Albo pomijamy Lutris, jeżeli mamy gry, które nas interesują tylko na Steamie. Instalujemy Steam dla Linuxa. Tam ustawiamy sobie, żeby jak najwięcej możliwych gier było uruchamianych na Linuxie. Klikamy sobie graj, czy to właśnie w Lutris, czy to właśnie w Steamie. No i przez nieszczęścia gra się pobiera. Wszystko instaluje się tak, jak się powinno instalować. No i uruchamia się.
mamy czasem większą wydajność niż na Windowsie nawet. Czasami gorszą, więc to już zależy od gry, jak trafimy. No i jak się okazuje, mimo iż mamy Linuxa, nie zainwestowaliśmy ani złotówki w Windowsa, to wciąż możemy sobie całkiem sensownie pograć te współczesne gry. Najzabawniejsze w tym wszystkim jest to, że jak już mam odpowiednie komputery do grania i mam już odpowiednie pieniądze, żeby kupować gry, przestałem mieć czas i przestałem mieć też ochotę na granie w gry, więc trochę się rozminąłem z tematem. Natomiast jeżeli kiedyś bym chciał wrócić właśnie, to wiem, że nie muszę się spinać z Windowsem, nie muszę czarować z jakimiś dziwnymi wersjami próbnymi, nie muszę czarować z piratami, nie muszę też go kupować, bo prawie wszystko ruszy z kopyta od razu na Linuxie i będzie działać na satysfakcjonującym dla mnie poziomie. Także polecam tą ścieżkę. No i tyle na dzisiaj. Dzięki, że dotrwałeś aż tutaj. Jeżeli będziesz miał jakieś pytania, to zapraszam do komentarzy. No i życzę miłego grania. Cześć!